W październiku 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne. Również został stworzony program dla ochotniczych straży pożarnych, dla jednostek samorządu terytorialnego, gmin, który dotyczył tzw. bitwy o remizy. Każda gmina, w której frekwencja w danym powiecie była najwyższa, w przypadku powiatu dzierżoniowskiego frekwencja ponad 71% była w gminie Dzierżoniów, ma możliwość otrzymania w sumie 1 000 000 zł dofinansowania do zadań dotyczących modernizacji ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Dzierżoniów. W naszym przypadku w drugiej połowie listopada 2023 roku odbyło się spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, na którym prezesi wszystkich 5 jednostek OSP, moja osoba pełniącego funkcję wójta gminy Dzierżoniów, jak również komendanta powiatowego, siedliśmy do tego, żeby w odpowiedni sposób zapoznać się z kryteriami tego programu, jak również dokonać podziału tych środków. Gmina Wiejska Dzierżoniów jest bardzo rozległa gminą, ale dzięki tutaj operacyjnemu rozlokowaniu jednostek OSP i w Krajowym Systemie Ratowniczym i jednostek spoza systemu, gmina jest bardzo dobrze zabezpieczona. Dodatkowo sprzęt, który jest wyposażana, no jednak tą gwarancję bezpieczeństwa daje. Działania, jeżeli chodzi o interwencje, są bardzo zróżnicowane, tak, ze względu na to, że mamy i fragment gór Sowich, mówimy tu o miejscowości Jodłownik, miejscowości Ostroszowice, po tutaj Roztocznik na przykład, gdzie mamy tutaj też teren bardzo rolniczy, Piławę Dolną, gdzie przebiega znowu droga wojewódzka, więc tak naprawdę od pożarów po wypadki drogowe, jakieś tam działania chemiczne, no te działania są bardzo zróżnicowane. Te środki zostały nam podzielone jakby w dwóch obszarach. Pierwszy obszar 500 000 zł będzie dotyczył refundacji środków z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. On będzie dotyczył przede wszystkim termomodernizacji tych jednostek. Tutaj 4 jednostki z 5 będą w tym programie uczestniczyć. Przede wszystkim będą to w przypadku OSP Mościsko docieplenie remizy, ale też w przypadku pozostałych jednostek termomodernizacja obiektu poprzez docieplanie poddaszy, strychów, dachów, ale też posadzek. Więc to jakby są pieniądze, które będą w ramach refundacji. Kolejne pieniądze, 500 000 zł, dotyczą 5 jednostek. Będą to środki z MSWiA. Będą dotyczyły zadań bieżących, zadań remontowych, ale też zadań inwestycyjnych. I w tym przypadku również gmina Dzierżoniów w kwocie około 106 tysięcy złotych z własnych środków dofinansuje te zadania. Suma pieniędzy przewidziana na to zadanie to jest 1 106 tysięcy złotych i tutaj również poszczególne jednostki, tak jak w Piławie Dolnej, będą chcieli dokupić sprzęt ratowniczy, nożyce specjalistyczne, ale też pozostałe jednostki, jak na przykład w Roztoczniku, będą podejmowane działania między innymi mające na celu modernizację toalet, modernizację obiektu poprzez dobudowę garażu, pod którym będzie można przechowywać auto, ponieważ jednostki na tą chwilę nie mają możliwości, żeby takie auto zabezpieczyć. No i też pozostaje kolejne jednostki na zakup sprzętu specjalistycznego. Tutaj już wchodzi w grę Tuszyn oraz Ostroszowice. Jako strażacy z gminy wiejskiej Dzierżoniów bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten konkurs za udział w frekwencji w wyborach. Wypada nam tutaj też podziękować dla mieszkańców gminy wiejskiej Dzierżoniów, że tak licznie brali udział w wyborach parlamentarnych, co przełożyło się na tą, można powiedzieć, nagrodę, która spotkała naszych strażaków z terenu gminy wiejskiej Dzierżoniów w kwocie 1 000 000 zł. Tak jak powiedział wcześniej wójt pan Marcin Pięt, te środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację obecnych strażnic naszych jednostek, jak również doposażenie specjalistycznego sprzętu. Pragnę też tutaj napomnieć, że będzie też robiony przy jednostce OSP Roztocznik poligon szkoleniowy. Jest to myśl, która zrodziła się już, można powiedzieć, około 2 lata wcześniej w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie z obecnym również wójtem gminy wiejskiej Dzierżoniów Markiem Chmielewskim. Obecny nasz wójt przyczynia się jak najbardziej do tej decyzji, żeby taki poligon na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów powstał.
i właśnie tutaj z racji tego, że w Roztoczniku mamy możliwości i jako zaplecze i możliwości sprzętowe z użyczeniem tutaj sali, gdzie będzie można prowadzić różnego rodzaju szkolenia, nawet multimedialne dla strażaków. Taki pomysł, mamy nadzieję, że zostanie z tych środków również zrealizowany. Mamy zgodę pozostałych prezesów i naczelników z 5 jednostek OSP z terenu gminy wiejskiej Dzierżoniów, aby taki poligon powstał. A środki, które zostały rozdzielone po wspólnych, można powiedzieć, spotkaniach z panem wójtem, z komendantem gminnym, z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i oczywiście z naszymi prezesami i naczelnikami jednostek OSP, doszliśmy do uzgodnienia, do rozdziału tych środków i miejmy nadzieję, że w roku bieżącym te środki i te plany, które mamy, zostaną zrealizowane. Jeżeli chodzi o ocenę podczas inspekcji gotowości operacyjnej realizowaną przez zespół tutaj Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, można powiedzieć, że to jest poziom bardzo dobry. Z roku na rok oczywiście jest lepiej, coraz więcej jest form szkoleniowych, które są realizowane. Cyklicznie będziemy realizowali co roku warsztaty w Roztoczniku dla wszystkich jednostek z terenu powiatu naszego i też są zapraszane jednostki spoza terenu powiatu dzierżoniowskiego. Są organizowane ćwiczenia powiatowe, są organizowane też manewry, w związku z tym jest tych form szkoleniowych sporo. Po następne jeszcze dodatkowo Państwowa Straż Pożarna, jeżeli chodzi o komendę, w Dzierżoniowie realizuje szkolenia, cykl szkoleń, jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, co pozwala na to, że kształcimy nowych strażaków do jednostek ochotniczych straży pożarnych i to też nam daje duże zasoby. Oczywiście doposażenie odgrywa tutaj kluczową rolę w funkcjonowaniu jednostek OSP, ponieważ sprzęt, którym dysponujemy, jest sprzętem specjalistycznym, a co za tym idzie, sprzętem no bardzo drogim. I te środki, które teraz akurat pozyskaliśmy z tej, można powiedzieć, rządowej dotacji, pozwolą doposażyć nasze jednostki w nowoczesne umundurowanie, w nowoczesny sprzęt do gaszenia pożarów, do różnych zdarzeń drogowych i co za tym idzie, będziemy też dążyć do tego, rozbudowując nasze jednostki, usprzętawiając nasze jednostki, będziemy się starali tym samym zachęcić coraz większą rzeszę młodzieży i starszych, można powiedzieć, osób, aby wstępowały w szeregi ochotniczych straży pożarnych, bo tak na dobrą sprawę będzie się to wszystko przekładało na bezpieczeństwo naszych mieszkańców w naszej gminie, ale również powiatu. Mam nadzieję, że wszystkie procedury w 2024 roku zostaną zrealizowane i też również w tym roku cały projekt będzie mógł być zrealizowany, z tego względu, że też warto powiedzieć, czekamy na ostateczne wytyczne, ponieważ i MSWiA, Ministerstwo Klimatu jeszcze jakby ostatecznie nie zatwierdziło tych planów, ale wszystko na to wskazuje, że te kwestie formalne będziemy chcieli zrealizować w pierwszym kwartale 2024 roku, a następnie pozostałą część roku pozostawić już do realizacji. Mam nadzieję, że te wszystkie zadania skończą 2024 roku uda nam się wykonać. Bardzo się cieszę, że tutaj dzięki dobrej współpracy panu komendantowi powiatowemu PSP Sławomirowi Dudzińskiemu dziękuję za pomoc. Dziękuję również panu prezesowi Leszkowi Pazińskiemu i pozostałym prezesom jednostek za to, że wspólnie dopracowaliśmy wszystkie szczegóły i ten konsensus, który mam nadzieję będzie w tych wszystkich inwestycjach widoczny, uda nam się w tym roku 2024 dokonać, bo naprawdę dzięki dobrej, rzetelnej, merytorycznej dyskusji uważam, że każdy osiągnął zakładany sukces w postaci tych negocjacji, tych rozmów i to też pokazuje, że dosyć szybko doszliśmy do porozumienia. Najnowszy sprzęt, najnowsze umundurowania, cykle najnowszych szkoleń, jakie możemy sobie tylko pozwolić, to przyciąga zarówno dzieci, jak i młodzież, ale też dorosłe osoby, które wstępują w szeregi ochotniczych straży pożarnych. Mam nadzieję, że te pieniądze, które napłyną do jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy wiejskiej Dzierżoniów, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa zarówno podczas realizacji działań ratowniczo-gaśniczych, ale też pod względem bytowym w remizach, bo mówimy tu o termomodernizacji, zmianach, rozbudowach, więc na pewno przyczyni się to w dużej mierze do polepszenia bytu i też bezpieczeństwa mieszkańców.